właśnie na Śląsku, bo właśnie znajdujemy się w Chorzowie, Forge of Colors. Ten salon jeszcze teraz znajduje się w Chorzowie, ale od nowego roku, 2020 roku, tak naprawdę od teraz już, znajduje się w Sosnowcu. Ja idę wykonać sobie tatuaż do Oziego, który powiedział mi, że zrobi mi tatuaż taki dosyć mocny w moich klimatach, który bym chciał na sobie mieć. Nie wiem, co zrobię. To zobaczymy w kolejnych minutach, w kolejnym etapie tego działania, także chodźcie ze mną. Co robisz? Co mówisz? Co robisz? Wypełniam. Co? Ankietę. Duża koncentracja i wydaje mi się, że tutaj oni są bardzo zestresowani niż ja, ale spróbuję to ukryć, tak? Bo ja jestem bardzo zestresowany, bo zaraz idę pod igłę i wiem, co mnie czeka. Poluszki! Ostatnio właśnie myślałem, żeby coś na tych poluszkach tu zrobić. No, ja jestem za. Czemu nie? Tylko to będzie robione pik, tak wiesz? Bez prądu. Tutaj nie ma wymówki, że prądu, że brakło prądu i nie ma sesji. To jest wszystko... Tutaj jest wszystko, nie! Nic tutaj, że mam. Więc pik. Byś, ty mógł się takim czymś zająć. Między nauką, szkołą, a nagrywaniem, a wszystkim. Nie, no dobrze. O, to jest spoko. Z gór pada wodospad, wiesz, tylko wszystko w czerwonych kolorach. Powiedzcie, że to ma sens. Chyba by nie patrzeć, bo to będzie w szarościach, tak? A jednak ta ręka jest, łapa jest w szarościach, czyli tak przechodzi w ten... I kolor. Czyli tak, no. Ja czerwony zachowuję, żeby tutaj, wiesz, tak? Czerwony, żeby się to nie gryzło. No i mam po prostu, wiesz, że wodospad z gór płynie, wpływa ci na oko, daje nam światło i wypływa ci z oka. No super. Mi się gęba cieszy, no. Magnumami praktycznie nie robię, także po prostu. Proszę? Magnumami praktycznie nie robię. Aha, to teraz nie trzeba. Nie no, to będzie szczegółowo. Ale tutaj. A no tak, tu masz magnuma i tu kawałek. I koniec magnumu. No tak. Ta resztę. Ja się kręcę. To nie będzie dobrze, to może się źle skończyć. Może być tak, że będę płakał jak moje dzidzi. Dasz ale tak? No czekaj, dobra, lustro to drugie. Ja tam nie potrzebuję, no robisz to będzie. Nie trzeba tam się zastępować, teraz. No tak. Podobno do najdelikatniejszych nie należy. Tak? No właśnie, to jest problem, panie. Miałeś jakiegoś rzeźnika na sobie już? Co? Miałeś już jakiegoś rzeźnika na sobie? Byli już, naprawdę, ale byli już mocni, byli już delikatni, no... Zobaczymy, co ty masz. Jeśli ja mam kolor, także ja muszę nowy to wiedzieć. No musi znać. Już się zaczyna boli. Już się ból zaczyna, no. Nie ma żartuję, no nie było. Boli, zostaw. A zdarzyło ci się, że nie wyczytałeś do końca już? No kurczę, sesji? Oczywiście, że tak. Już nie raz, nie dwa. Tak? Przecież. Ale ty na małych tatuażach. Ja się zawsze nastawiam na to, że chcę do końca wyczynać, tak? Ale nie wiesz tego, co się wydaje. Ciężka lub lekka ręka tatuażysty, wzór. Wzór też bardzo dużo robi. Ja kiedyś jak robiłem takie dosyć, powiedzmy, mniej szczegółowe prace, głównie używałem magnumek, to teraz głównie na RS-kach polegam. Powiem ci, że te prace no jednak technicznie są dużo lepiej wykonane, wiesz, mogę sobie każdy szczegół dobrze wyciągnąć, no ale niestety to się przekłada na czas pracy. Tak. Ale ja i tak bardzo szybko datuję, bo wszystkie prace, które ode mnie widziałeś na przykład z konwencji, tak, żadna chyba nie przekroczyła 5 godzin. Tutaj planuję 6 godzin, tak? No coś koło tego. Na konwencji. No tak, to jest inaczej. Bo powiem ci, że ja jestem człowiekiem, który nigdy nie potrafi zacząć tak, jak klient przyjdzie. No tak. Ja sobie wolę zrobić projekt przy kliencie, wiesz, cokolwiek zdjęcie pleców, ręki, takich, wiesz, miejsc na ciele. Z tego względu, że mogę sobie idealnie dopasować do ciała. Co z tego, że ja zrobię super projekt komuś na przedramię, jak ktoś przykładowo tutaj tą część dolną ma bardziej wybrzuszoną, drugi mniej. Ja zrobię fajny i potem najmniej to nie pasuje, mi się będzie gryzło. Tak, to też jest dobre podejście. Ale ja wolę poświęcić tą godzinkę więcej tutaj przy kliencie, na którą mam oczywiście na to czas.
wiesz, klient się nie obrazi, będzie miał lepiej to dopasowane tak naprawdę do ciała. Może mi na bieżąco mówić, co mu w projekcie nie pasuje, co możemy zmienić, wiesz. Tak jak przykładowo byśmy chcieli, ktoś by chciał, o, ostatnio robiłem lisa. Klient chciał przodem lisa. No i oczywiście pokazałem mu jedno zdjęcie, drugie i okazało się, że lisa zrobiliśmy bokiem. Bo to, ja tak od samego początku mówiłem, że bokiem będzie lepiej pasował. No i wyszło na moje, że bokiem to zrobimy. No widzisz, bo to jest... Klient czasami jest uparty i chce po swojemu tak. Tak, bo sam projekt, wiesz, to jest połowa sukcesu. Trzeba jeszcze dobrze do anatomii, wiesz, i do ciała dopasować to. Wtedy dopiero naprawdę tatuaż będzie dobrze wyglądał, bo może wyglądać dobrze jako obrazek, ale może źle wyglądać na tobie. Tak. Dobra, poczekamy chwilkę, aż wyschniesz, wtedy nam fajnie włosy zlecą, bo to się robią przysłucha, wybijamy kalkę, czekamy 10-15 minut, jeżeli się nie zgadzało, gdzieś lecimy. Lecimy w takocie. Zawsze jest tak, nowe miejsce, no. To zawsze jest ten stresik. Ale już tutaj jestem z godziny 7, to już jest, wiesz, tutaj, tamto. Oswojony. Tak, tak, zdecydowanie. Najważniejsze. Dobra, Dawidku, lecimy. O Chryste, Panie. Dopiero parę minut. Nie jest proszę. Jak? Katastrofa, nie? Będzie ciężko mówić. Ja Ciebie znam, ja wiem, to jest kurde. Długo stronę, jak tutaj zobaczysz. A wiem, jak... Dół jest gorszy chyba od góry. No dół jest gorszy na pewno. Co tam? Co robisz? Czekam. Przerwa dalej? Przerwa. Która dzień jest? Jeszcze biały to sobie powyciągam wszystko i koniec. Kurwa. Tu masz jasny kolor, prawda? Mhm. I zobacz, on jest jasny. Tak. Tutaj masz ten sam kolor, a widzisz jaki jest siniak jakby? Tak, tak. Wszystko zaczerwienione, traci kolory. Tak jak tutaj masz niby zaczerwienione. Tego teoretycznie nie ma, ale to wybija z tego. Tak samo tutaj nie mogę białego. Tu ci robię bez znieczulenia i masz normalny kolor. Dla mnie też nauka. Jeżeli dlaczego nie robię bez znieczulenia. Marko, jestem Ozzy, tatuuję w stylu albo realistycznym, albo surrealistycznym z kolorem. Głównie, powiedzmy, na co dzień mi się trafiają prace czarno-białe, jednak dążę do tego, żeby na ogół robić tylko w kolorze. Coś tego typu właśnie jak tutaj, ewentualnie szarości pomieszane z kolorem. Bardzo lubię, dobrze się w tym czuję. Od niedawna robię realizm, powiedzmy, tak gdzieś do roku czasu. Tatuuję profesjonalnie, nie profesjonalnie. Ciężko to nazwać profesjonalnie. Żyję z tego powiedzmy 4,5 roku gdzieś do, na 4 lata powiedzmy. Ogólnie tatuuję, jeżeli od samych początków, kiedy pierwszy zrobiłem tatuaż, mógłbym powiedzieć, że to było gdzieś 18 lat temu. Także trochę czasu już minęło, to pamiętam był pierwszy mój na kostce, jeszcze chyba do tej pory go mam. Czekaj, gdzie on jest? O, ten jeszcze robiony igłą do szycia i tuż z długopisu. Rodzice byli dumni. Także moja dupa też była dumna. Miałem 11 lat, to sobie możecie wyobrazić. Igła na zapałce, no i chciałem być jak tatuś, no. Nie czarujmy się. Co jeszcze bym mógł powiedzieć? Potem były jakieś takie początki, kupiłem sobie pierwszą maszynkę. Z Walkmana zrobiono na początku może, o tak, to tatuowałem powiedzmy z pół roku. No ale tego nie można nazwać tatuowaniem, bo to jednak bardziej się orało skórę i robiło krzywdę klientowi niż...
tatuaże się robiło, no ale zawsze jakiś kontakt tam ze skórą był. Potem rzuciłem to na kilka lat, no ale że już miałem trochę na sobie takich, powiedzmy, bubli, no to musiałem kogoś znaleźć, kto po prostu mi to poprawi. Znalazłem takiego Kubę, on mi tam jeszcze igły się lutowało, nie było tak jak teraz kadriży albo normalnych igieł do kupienia. No i mnie poprawią, no ale jednocześnie podpatrywałem, coś się zawsze mogłem zapytać. No i czasem mi polutowały jakieś igły, zaczynałem takie swoje, powiedzmy, początki już z normalną maszynką. Kupiłem sobie pierwszą maszynkę, pamiętam do tej pory, amerykańska, to jest maszynka Spalding. Bodajże to jest wersja Puma, ale nie jestem do końca teraz pewien. Gdzieś ją powinienem jeszcze mieć, no ale mniejsza o to. I od tego się zaczęło. Pamiętam jeszcze, wtedy chodziłem do szkoły gastronomicznej. I pracowałem w pizzerii. Pamiętam, zawsze mówili, co ty będziesz robił w ogóle, jeżeli tak będziesz wyglądał. Zawsze mówiłem, że będę tatuował, to się ze mnie śmiali. No, parę lat później, no, tatuowałem stamtąd kierowniczkę. Także, no, różnie nasze drogi się schodzą. No, tak profesjonalnie, powiedzmy, wróciłem z zagranicy, bo jeszcze w Anglii troszkę potatuowałem potem. No, ale nie nazwałem tego tatuażem, po prostu starałem się złapać jakiegoś miejsca. No, wiedziałem, że to lubię robić, no nie były te prace, no nie szarujmy się, tak, na takim poziomie. Najpierw nie na takim, no na jakimkolwiek poziomie. Ale gdzieś tam do studia i byle jak mnie brali tam w Anglii, więc sobie tatuowałem. No i tak z jednego dnia, z jednego studia do drugiego i tak sobie kombinowałem. Potem wróciłem tutaj do Polski. Pracowałem chwilę w gastronomii, no ale nie czarujmy się, porównanie angielskie zarobki do polskich, no to było nieba i ziemia. Jak dostałem wypłatę, nie wiedziałem, co z tym zrobić. No i pierwszy pomysł, jaki się rzucił, no to żeby otworzyć studio. Było parę osób, co mi pomagało. Nie mówię, że sam to robiłem, także tutaj i ojciec w remoncie, i znajomi, także to i było wiele osób. Otworzyłem studio, no i w zasadzie nie wiedziałem jeszcze, czym to się ja tak naprawdę. Nie wiedziałem jak do końca jeszcze, co robić, jak robić, ale no rzuciłem się na głęboką wodę. No i jakoś ono zaczęło się. Jedna osoba przyszła ze mną tatuowała, ja od niej się trochę poduszyłem, powiedzmy. Potem następna, na pewno wiele skór też zepsułem. Nie szarujmy się. No i tak. Powoli się toczyło, aż w końcu jakiś tam zrobiłem progres. Powiedzmy do tego stopnia, że szukałem miejsca po prostu gdzieś, gdzie mogę się poduczyć. No i dziwnym trafem napisałem do paru studiów, a odpowiedział mi Górski. Także to byłem w szoku, no w ogóle zaprosili mnie na rozmowę. Mówię, no jak mam z Polski w ogóle polecieć na rozmowę? No ale dobra, no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Oczywiście posiedziałem tam u niego parę miesięcy, za co bardzo dużo zawdzięczam. Dużo się mogłem z tego nauczyć. Tak samo dużo Jakub Henriks mi pomógł. Także tego tutaj też jakieś dobre rady, cokolwiek wesprzeć, to nie ma najmniejszego problemu. Tak jak Górski, tak Henriks bardzo dużo wnieśli do mojego tatuatorstwa. No i dzięki nim tak samo też zrobiłem progres, bardzo duży. Teraz zacząłem dzięki Florianowi, na pewno kojarzy Ci Floriana, jeździć na konwencję, bo ja się w ogóle nie czułem na siłach, żeby kogokolwiek pokazywać moje tatuaże. Mówi, jedź zajebiście, dziarasz, na pewno coś z tego będzie. No i namówił mnie na pierwszą konwencję w Jastrzębiu. No i skończyło się drugim miejscem. Także powiedzmy, no byłem bardzo zadowolony, Florian tak samo. Teraz tutaj dużo kolegów z branży, takich jak Grzesiu Sucho, Krzysztof Aniołek, wspierają, pomagają mi, tak jak mówię, Jakub Henriks. Dużo osób teraz tutaj, jak powiedzmy, przy mnie siedzi, pomaga mi, wspiera, tak to moja kobieta. Tutaj nie mogę żadnych zastrzeżeń, no, samemu było mi bardzo ciężko, czyli odpisywać klientom, jednocześnie robić projekty, wszystko, tak samo tutaj reszta ekipy, no, bardzo wiele im zawdzięczam, bo nie miałbym na to wszystko czasu, nie czarujmy się. Także jestem tu, gdzie jestem, zobaczymy, co będzie dalej. Byleby do przodu i byleby z progresem. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie tego filmu. Powiem Wam szczerze, nie miałem wtedy już totalnie sił, aby zrobić zakończenie, bo byłem tatuowany 6 godzin, byłem totalnie padnięty i po prostu nie wyglądałem. Więc teraz po kilku miesiącach dziękuję Wam bardzo, że zobaczyliście ten film, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie w komentarzach znać, czy to również przeżywaliście tak jak ja, no bo cierpienie było ewidentnie widoczne, ale efekt pracy jest również, no w mojej opinii, mocny. Jeżeli chcecie, aby Wasze studio było też odwiedzone przeze mnie, może już nie na tatuażu, bo już tak chyba szybko się nie skuszę, to dajcie znać. Chętnie odwiedzimy Was w Waszym salonie.
z Dominikiem wpadniemy, bądź z innym operatorem, zrobimy fajny film i pokażemy światu, że jesteście. Ja Wam dziękuję. Zobaczcie teraz, jaki jest efekt.